Friedenschlicht to moim zdaniem jedna z najciekawszych róż, jakie pojawiły się w ostatnim czasie na rynku. Ochrzczono ją 8 maja 2015 roku z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Jej przepiękne kremowo-białe kwiaty odznaczają się niezwykłą trwałością i odpornością na deszcz, co nie zawsze charakteryzuje róże o tym kolorze. Również odporność liści stoi na najwyższym poziomie. Kwiaty nadają się do tego, żeby je ściąć, wsadzić do wazonu. Roślina osiąga około 1,5 metra wysokości.